Ważny mecz dla nas, ważne 3 punkty na pewno, ale taka mnie refleksja zaraz po tym meczu naszła, że cała ta runda wyglądała jak ten mecz. To znaczy, wszystko nam bardzo ciężko przychodziło w tej rundzie i w tym meczu również musieliśmy walczyć o każdą bramkę i nie przychodziło nam to wcale łatwo. Do przerwy wynik 0-0. Mieliśmy sytuację jedną klarowną Pawła, ale Odra też miała bardzo groźną sytuację. Moskala, gdyby to strzelili, to Odra by prowadziła, to ten mecz by mógł inaczej wyglądać. Na szczęście myślę, że bardzo dobrą zmianę dał Patryk Małecki w przerwie meczu. Ja specjalnie go oszczędziłem, żeby wszedł w drugiej połowie, trochę na podmęczonego rywala i myślę, że Patryk się wywiązał ze swojej roli bardzo dobrze. Dobra zmiana Marka Sieńczuka również i myślę, że to były kluczowe takie momenty. To ożywiło naszą grę, dodało nam więcej precyzji, więcej takiej wiary w siebie i wspaniały dzień Rafała Boguskiego, który po pierwszej połowie się na to nie zapowiadało, że Rafał aż takim bohaterem Wisły się stanie, ale taka jest piłka i Rafał dzisiaj strzela nam 3 bramki. Dzięki jego strzałom zdobywamy 3 punkty. Całej drużynie chciałbym podziękować i za ten mecz, i całą rundę, za to, ile serca włożyli w tą walkę, w pracę codzienną na treningach. Cieszę się z tego, że nasza strata do lidera będzie do odrobienia praktycznie w 1 mecz na wiosnę. Także budzi to mój optymizm. Mam nadzieję, że na wiosnę będziemy do końca bić się o obronę tytułu mistrzowskiego. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy dzisiaj w stosunku do mojej osoby zachowali się fantastycznie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Wręcz bym powiedział, że nie czuję, że zasłużył aż na taki aplauz. Traktuję to jako poparcie dla całej drużyny, traktuję to jako poparcie dla całego sztabu szkoleniowego. Dziękuję, że doceniacie naszą pracę i mogę tylko powiedzieć tyle, że dla mnie jest to bardzo mobilizujące do dalszej pracy. Dla takich kibiców naprawdę chcę się pracować i to pracować jak najlepiej i dać siebie wszystko. Także jeszcze raz bardzo serdecznie kibicom dziękuję. Nie tylko za dzisiejszy dzień i za to, co zrobili w stosunku do mojej osoby, ale za to, że tak dobrze nam pomagali, tak wspaniale nam pomagali przez całą rundę w różnych meczach, trudnych, łatwiejszych, że zawsze byli z nami, że zawsze stwarzali wspaniałą atmosferę, dzięki której na pewno zdobyliśmy kilka punktów więcej i za to bardzo serdecznie dziękuję. Znaczy ja nie zamierzam, że tak powiem, maltretować zawodników tym, bo to jest materiał do przemyśleń dla mnie, dla sztabu szkoleniowego, jakie błędy popełniliśmy. Ja miałem wczoraj taką bardzo długą, pouczającą rozmowę, myślę, dla obu stron, z radą drużyny. Pewne rzeczy sobie po męsku wyjaśniliśmy, pewne rzeczy sobie powiedzieliśmy otwarcie, że tak powiem. I myślę, że to taka, ja dużo optymizmu po tej rozmowie wyniosłem z radą drużyny i myślę, że nasza praca na wiosnę powinna wyglądać dobrze, powinny być dobre efekty tej pracy. Natomiast wracając do Pana pytania, mnóstwo tych wniosków jest, naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych wniosków. To było duże wyzwanie dla zawodników, dla sztabu szkoleniowego ta runda, gdzie musieliśmy być w optymalnej dyspozycji już na początku, już w lipcu, bo wtedy graliśmy o fazę grupową Ligi Mistrzów i później trzeba było tą wysoką dyspozycję, powiedzmy, utrzymać przez całą rundę. Czy nam się to udało? Myślę, że każdy widział i każdy może sobie zdanie na to wyrobić. Ja chcę po prostu pewnych błędów nie powielić, dlatego to przede wszystkim jest moje zadanie, żeby w przyszłości, jeżeli w takiej sytuacji się znajdę, żeby jednak pewne rzeczy troszeczkę inaczej zrobić.